Annuncio vobis gaudium magnum Habemus papam Promocja laikatu chrześcijańskiego w perspektywie nowych czasów. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 21 września 1994 roku. W przededniu trzeciego tysiąclecia ery chrześcijańskiej Kościół żyje wielką nadzieją. Przygotowuje się do wejścia w to tysiąclecie, angażując się głęboko w odnowę wszystkich swych sił pośród których jest również laikat chrześcijański. Jest to w historii ostatniego stulecia zjawisko pozytywne, związane ze znacznym rozwojem eklezjologii oraz głębszą świadomością swojej misji w życiu Kościoła, jaką zdobywali stopniowo ludzie świeccy. Dawniej zbyt często świeccy utożsamiali Kościół z hierarchią. Dlatego też zachowywali się jak ci, którzy mają prawo przyjmować, a nie jak ci, których powołaniem jest działanie i specyficzna odpowiedzialność. Na szczęście dziś wielu zdaje sobie sprawę, że w jedności z tymi, którzy sprawują kapłaństwo urzędowe, również świeccy są Kościołem i mają do spełnienia ważne zadanie w jego życiu i rozwoju. Do podjęcia tej odpowiedzialności zachęcili świeckich sami pasterze Kościoła. Decydujący rozdział w rozwoju dzieł ludzi świeckich w dziedzinie religijnej i społecznej, na polu kultury, polityki, a nawet ekonomii, otworzyła Akcja Katolicka, powstała z inicjatywy Piusa XI. Historyczne doświadczenie oraz pogłębienie doktrynalne Akcji Katolickiej przygotowały nowe zastępy członków, otworzyły nowe perspektywy, rozpaliły nowe płomienie. Hierarchia sprzyjała coraz bardziej działalności laikatu. A Pius XII wielokrotnie wzywał do swoistej mobilizacji apostolskiej. W swym orędziu wielkanocnym z 1952 roku apelował i zachęcał. Niech obok kapłanów zabierają również głos świeccy, którzy nauczyli się docierać do umysłów i serc słowem i miłością. Tak. Nieście życie, docierajcie do wszystkich miejsc, do fabryk, warsztatów i na pola. Chrystus ma prawo wejść wszędzie. Apele Piusa XII stały się źródłem wielu inicjatyw akcji katolickiej, a także innych stowarzyszeń i ruchów, dzięki którym działalność świeckich chrześcijan w kościele i społeczeństwie rozwijała się coraz bardziej. Późniejsze wystąpienia papieży i biskupów, zwłaszcza podczas Soboru Watykańskiego II i synodów. A także liczne dokumenty posobrowe coraz bardziej sprzyjały rozbudzeniu świadomości eklezjalnej świeckich, co pozwala nam dzisiaj żywić nadzieję na wzrost Kościoła. Nowe życie świeckich, w które angażuje się tak wielu, jest faktem możliwym do stwierdzenia i sprawdzenia. Prawdziwa wartość tego życia pochodzi od Ducha Świętego, użyczającego obficie swych darów Kościołowi od samego początku. Od dnia Pięćdziesiątnicy. Również w naszych czasach nie brak znaków i świadectw, dostarczanych przez osoby, grupy i ruchy ofiarnie oddające się apostolstwu, świadczących o tym, że przedziwne wydarzenia związane z Pięćdziesiątnicą odnawiają się nieustannie w dzisiejszym Kościele. Trzeba stwierdzić, że znacznemu rozwojowi nauki o charyzmatach towarzyszy rozkwit działalności świeckich w Kościele. Jednoczesność tych zjawisk nie jest przypadkowa. Wszystko jest dziełem Ducha Świętego, skutecznej i życiowej zasady tego wszystkiego, co jest rzeczywiście i prawdziwie ewangeliczne w życiu chrześcijańskim. Jak wiadomo, działanie Ducha Świętego wyraża się nie tylko w natchnieniach i darach charyzmatycznych, lecz także w życiu sakramentalnym. Również w tej dziedzinie można z radością odnotować wiele znaków wskazujących na to, że coraz większą wartość przypisuje się życiu sakramentalnemu chrześcijan świeckich. Coraz bardziej doceniana jest wartość sakramentu chrztu jako źródła całego życia chrześcijańskiego. Trzeba ten aspekt pogłębiać, by coraz lepiej ukazywać i wykorzystywać bogactwo sakramentu, którego skutki trwają przez całe życie. Należy również położyć większy nacisk na wartość sakramentu bierzmowania, który dzięki specjalnemu darowi Ducha Świętego. Pozwala składać dojrzałe świadectwo wiary w Chrystusa oraz pojmować w sposób bardziej świadomy i przemyślany swoją rolę w życiu i apostolstwie Kościoła. Ukazywanie wartości sakramentu małżeństwa jest bardzo ważne z punktu widzenia uświęcania samych małżonków i formowania rodzin chrześcijańskich, od których zależy przyszłość ludu Bożego i całego społeczeństwa. To przekonanie przyświeca działalności grup i stowarzyszeń. Które stawiają sobie za cel pogłębienie duchowości małżeńskiej. Również nad tym trzeba pracować nieustannie i niezmordowanie. Głębiej przeżywane, bardziej świadome i czynne uczestnictwo świeckich w sprawowaniu Eucharystii pozwala unaocznić gotowość do składania świadectwa i zaangażowanie w apostolstwo wspólnoty chrześcijańskiej. Eucharystia jest i będzie zawsze żywym źródłem zjednoczenia z Chrystusem. Komunii eklezjalnej oraz zapału ewangelicznego. Być może w ostatnich latach mniej uwagi poświęcono sakramentowi pojednania. Należałoby sobie życzyć, by nie szczędząc wysiłku, przewrócono właściwe miejsce tej praktyce, której owocem będzie nie tylko łaska duchowego uzdrowienia, pochodząca od Boga, lecz także odnowa życia duchowego, nowe, jasne spojrzenie na świat. Oraz szczere zaangażowanie w służbę Kościoła. Nie można również zapominać, że w przypadku ciężkiego przewinienia, spowiedź sakramentalna jest konieczna, by móc przystąpić do Eucharystii. Jak wynika z tych kilku uwag na temat sytuacji laikatów w dzisiejszym Kościele, chcąc rozwijać apostolstwo świeckich, trzeba zadbać o ich odpowiednią formację. W sposób szczególny należy otoczyć troską ich życie duchowe. W związku z tym wypada zauważyć z satysfakcją, że świeccy mają coraz więcej możliwości w tym zakresie. W wielu parafiach istnieją grupy modlitewne i życia wewnętrznego, odbywają się spotkania poświęcone czytaniu i komentowaniu Słowa Bożego, konferencje z zakresu ascetyki i duchowości, dni skupienia, rekolekcje, również religijne programy radiowe i telewizyjne. Są skutecznym narzędziem wzbogacania wiary i kierowania ludem chrześcijańskim w rozwijaniu życia duchowego i sprawowania kultu. W naszym świecie, w którym poziom wykształcenia różnych warstw ludności stale się podnosi, coraz bardziej konieczna staje się odpowiednia formacja doktrynalna świeckich, spełniających w kościele różne zadania. Możemy stwierdzić z zadowoleniem, że również i w tym zakresie dokonał się znaczny postęp. Wielu świeckich chce lepiej poznać naukę wiary. Wymowny jest fakt, że liczba instytutów wiedzy religijnej wciąż rośnie. W kursach i konferencjach teologicznych, niegdyś zastrzeżonych dla tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa, coraz częściej mogą uczestniczyć świeccy. W tych kursach i konferencjach biorą udział nie tylko ci, którzy przygotowują się do wykonywania zawodu nauczycieli religii, ale także wielu innych. Uzupełniających swą formację dla dobra własnych rodzin, przyjaciół i znajomych. Nadzieję budzi również żywe zainteresowanie, z jakim w wielu regionach świata przyjęto katechizm Kościoła katolickiego. Postęp w formacji doktrynalnej świeckich wyraził się również w lepszym poznaniu przez nich nauki społecznej Kościoła wierni uczestniczący na różnych poziomach w życiu ekonomicznym lub politycznym. Powinni w swoich programach działania inspirować się zasadami tej nauki. Pragniemy, by w tej dziedzinie wciąż dokonywał się postęp. Niestety, nauka społeczna Kościoła jest mało znana. Zadaniem dzisiejszych świeckich chrześcijan, dobrze uformowanych w sprawach społecznych i duchowych, jest poszukiwanie odpowiednich sposobów, zastosowania tych zasad, co pozwoli im przyczynić się skutecznie do zbudowania bardziej sprawiedliwego. I solidarnego społeczeństwa. Rozwój życia laikatu w Kościele z jednej strony wzbudza wdzięczność wobec Pana, wspaniale rozdzielającego swoje dary, z drugiej strony jest znakiem nowej nadziei. Świeccy chrześcijanie coraz czynniej uczestniczą w misyjnym wysiłku Kościoła. Na ich ofiarnym udziale opierają się w znacznej mierze perspektywy głoszenia Ewangelii w dzisiejszym świecie. W świeckich objawia się w całym swym blasku oblicze ludu Bożego, ludu wędrującego po drogach zbawienia, który stara się ukazywać braciom światło ewangelii i sprawiać, by Chrystus żył w ich umysłach i sercach. Jesteśmy pewni, że Duch Święty, który zainspirował duchowość i posłanictwo świeckich w dzisiejszym Kościele, nadal będzie działał dla większego dobra Kościoła w przyszłości i po wszystkie czasy.